To naprawdę wydaje się dość dziwaczne, jak sobie przypomnę, że kiedyś ścigaliśmy się na to, kto ma fajniejszy dźwięk dzwonka w telefonie. Przecież no obecnie zdecydowana większość z nas albo ma ustawiony domyślny sygnał, no albo ma telefon wiecznie wyciszony na wibracji. No naprawdę dużo się zmieniło przez te lata. Witajcie na kanale Gimby Nie Znają. Ja się nazywam Patryk Turski, no a w dzisiejszym odcinku z naszej nowej serii ponownie przyjrzymy się kilku rzeczom i zjawiskom z naszego dzieciństwa, które kiedyś były dla nas no codziennością i czymś normalnym, a obecnie zniknęły tak nagle, że w zasadzie nawet się nie zorientowaliśmy, no, że już ich nie ma. Od razu zachęcam Was do pisania komentarzy, co z wymienionych rzeczy pamiętacie, no a co Was zaskoczyło. Nie zapomnijcie też, aby zasubskrybować kanał, no bo statystyki mówią, że większość z Was mnie ogląda, ale nie subskrybujecie, także warto to nadrobić. Dzwonki na telefon były kiedyś czymś bardzo ważnym. Doskonale pamiętam w zasadzie każdy etap ewolucji dzwonków, od tych monofonicznych, wiecie, pipi, ze słynnym Nokia Tune, poprzez polifoniczne, które były no, niemałą rewolucją jak na tamte czasy. Obecnie wygląda to jednak tak, że na dźwięki nadchodzących połączeń możemy ustawić sobie dowolny sygnał czy dowolny utwór muzyczny. W czasach mojego dzieciństwa, aby mieć jakiś fajny dzwonek na telefon, no musieliśmy albo wybrać go z jakichś gotowych, przygotowanych już wcześniej na telefonie dzwonków, albo można też było, pamiętam, stworzyć coś własnego w tej legendarnej aplikacji Kompozytor. Była też opcja, aby kupić i ściągnąć dzwonek z jakichś gazetek, oczywiście za opłatą, czy już później też można było ściągać te dzwonki z internetu. Wydaje mi się jednak, że wówczas dźwięk dzwonka był dla nas czymś ważnym i niejako odzwierciedlał naszą osobowość i zainteresowania. Nie wspominając już oczywiście o przesyłaniu sobie dzwonków przez podczerwień z telefonu na telefon, no co trwało oczywiście w nieskończoność, ale i tak ktoś w ostatnim momencie tyrpnął telefon i szlak wszystko trafił. Chociażby też od właśnie dzwonków na telefon zaczęła się też kariera Crazy Froga, o którym no już obszernie mówiłem na moim kanale. Niestety od wielu lat temat dźwięku dzwonka no w zasadzie nie istnieje. Większość z nas ma wiecznie wyciszony telefon ustawiony na wibracje lub nawet nie zmieniało oficjalnej muzyczki i ma ten sam odgłos połączeń co od nowości telefonu. Naprawdę nie mam pojęcia, co się z nami stało, że przestaliśmy przykładać do tego uwagę, ale tęsknię za czasami, gdy w autobusie nagle usłyszałem dość cringe'owe dzień dobry, Czesia z Władców Much lub twoja kobieta cię namierza. No a czy wy macie ustawiony jakiś własny dźwięk połączeń przychodzących? Dajcie znać w komentarzach. No i zanim przejdziemy do kolejnej zapomnianej przez nas rzeczy z naszego dzieciństwa, chciałbym przedstawić Wam kultową już w niektórych kręgach grę, której to twórcy są partnerem dzisiejszego odcinka. Z pewnością nie raz, chociażby na YouTubie, widzieliście tę dziwną i zabawną reklamę, w której to postać takiego jakby rycerza wpada w tarapaty i dziwne sytuacje i musi sobie jakoś tam poradzić. Te reklamy są naprawdę odpałowe, ale co najważniejsze, ta gra naprawdę istnieje. Nazywa się Hero Wars, no i możecie w nią zagrać już teraz, zarówno na komputerach, jak i smartfonach. Jeżeli szukacie jakiejś odskoczni od codzienności lub chcielibyście zająć się czymś podczas przerwy w pracy, jadąc autobusem, stojąc w korkach, czy podczas dłuższego posiedzenia w toalecie, to koniecznie dajcie tej grze szansę. W Hero Wars możecie grać ze znajomymi, walczyć z wymagającymi bossami, albo też prać innych graczy w trybie PvP, jednocześnie piąć się w górę w rankingach. Mamy tu też cały obszerny story mode z zaskakująco rozbudowaną fabułą oraz aż 6 zróżnicowanych trybów rozgrywki. Co ważne, gra wciąż jest aktualizowana, no i wspierana przez twórców, więc kontentu w niej nie zabraknie. Warto też wspomnieć, że aż 100 milionów ludzi na całym świecie bawi się w to regularnie, no i eksploruje cały rozbudowany świat Hero Wars na wiele sposobów. Obecnie na sam start gracze dostają 5 wykokrzonych bohaterów do wyboru, 600 diamentów i 30 tysięcy złotych monet na drobne wydatki. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił w Hero Wars, to linki do pobrania gry znajdziecie w pierwszej linii opisu tego filmu. Możecie też zeskanować telefonem kod QR, który właśnie widzicie na ekranie. Serdecznie zachęcam do wypróbowania tej gierki, no a my wracamy do dalszej części materiału. Komunikat "można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer" to charakterystyczna fraza dla każdego, kto w latach 90. miał swojego peceta. Jest ona związana z wczesnymi wersjami Windowsów, takimi jak Windows 95 i 98. W tych systemach po wybraniu opcji zamknięcia komputera na ekranie pojawiał się właśnie ten komunikat, sygnalizując, że wszystkie procesy zostały prawidłowo zakończone i można bezpiecznie wyłączyć komputer, bez utraty danych czy ryzyka uszkodzenia. Był to wynik ograniczeń technologicznych ówczesnych komputerów osobistych, które często
nie posiadały funkcji automatycznego wyłączania zasilania. Użytkownik, gdy coś takiego mu się pojawiło na ekranie, musiał fizycznie nacisnąć przycisk zasilania na kompie, aby całkowicie wyłączyć urządzenie. Pamiętam, że czułem się jak taki, wiecie, pan informatyk, gdy w dzieciństwie, no właśnie tak wyłączałem komputer po tym komunikacie. Z czasem, wraz z rozwojem technologii, no komunikat ten stał się zbędny i całkowicie zniknął, tym samym stając się ciekawym reliktem z przeszłości. Jesteście team Monopoly czy Eurobusiness? Nie wiem, czy nadal gracie w gry planszowe, ale ja kiedyś bardzo to lubiłem. No niestety obecnie nie mam za bardzo na to czasu, ale czekam, aż moje dzieci podrosną, żeby rodzinnie sobie siąść i w coś się wkręcić. Bardzo miło jednak wspominam czasy, kiedy to grałem z moim bratem i tatą, głównie właśnie w Eurobusiness. Wielu z was z pewnością kojarzy Monopoly, bo jest to jedna z najbardziej klasycznych i popularnych gier planszowych. Jest ona dostępna naprawdę w wielu wersjach, od zwykłych po nawet pokemonowe. Jednak to właśnie Eurobusiness zdobył moje serce za dzieciaka. Dopiero po czasie dowiedziałem się, że jest to jednak nic innego jak polska podróbka Monopoly. Monopoly, lub jak ja wolałem mówić Monopol, powstał prawie 100 lat temu, no a Eurobusiness stworzono w 1983 roku. Polska wersja była osadzona w bardziej swojskich dla nas europejskich klimatach. Pamiętam, jak mój tata wyciągnął gdzieś z szafy Eurobusiness i razem wspólnie w to graliśmy. Dopiero potem powiedział mi, że dokładnie na tym konkretnym egzemplarzu, już mocno podniszczonym, mój tata grał sobie ze swoimi ziomeczkami w czasach swojego liceum. Był to niezły kawał artefaktu. Po czasie kupiliśmy nową wersję Eurobiznesu oraz też Monopoly, no ale ten oryginalny, stary egzemplarz wciąż gdzieś chyba leży u mnie w domu rodzinnym na strychu. Wydaje mi się, że obecnie Monopoly całkowicie wyparło Eurobiznes, który stał się nieco zapomniany. Dajcie znać, czy woleliście grać w Monopoly, czy w polski Eurobiznes. Z pewnością wielu z was kojarzy ten dźwięk. O furgonetkach z lodami firmy Family Frost powiedziałem już naprawdę wiele. Na początku istnienia mojego kanału zrobiłem o tym nawet cały odcinek. No ale w skrócie, w czasach mojego dzieciństwa, głównie podczas wakacji, po moim osiedlu jeździła taka furgonetka, w której były przewożone lody, ale też inne mrożonki, które można było tam kupić. Oczywiście najważniejszy był jednak sygnał dźwiękowy, jaki wydawała ta furgonetka, zwiastując swój przyjazd. Dosłownie w promieniu kilometrów słychać było charakterystyczną melodyjkę, która wyciągała nas sprzed komputerów z domu i kazała nam biegać po osiedlu i szukać furgonetki. Sprzedawane tam lody były dość drogie, w większości były też pakowane w dużych hurtowych porcjach, no i z tego co pamiętam, niezbyt były smaczne. No ale sama frajda z faktu, że to pan lodziarz przyjeżdża, była wówczas nieoceniona. Sam nie wiem obecnie, czy te furgonetki nadal jeżdżą, czy nie. Widziałem wiele waszych komentarzy, czy na YouTubie, czy na TikToku, no i niektórzy z was pisali, że u was w mieście to nadal jeździ, inni pisali, że tego już nie ma, no a jeszcze inni pisali, że furgonetki te przebranżowiły się, no i sprzedają coś innego. To ciekawe, muzyczka jednak nadal im towarzyszy. Mi bardzo brakuje tych lodów Family Frost, no i jestem ciekaw, czy kiedyś coś podobnego może wróci. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, o czym wam przypomniałem, no o czym sami pamiętaliście. Czekam też na wasze wspomnienia związane z tym, co omówiłem, oraz możecie też podsyłać własne pomysły, a z pewnością uwzględnię je w kolejnych odcinkach tej serii. Koniecznie wypróbujcie też grę Hero Wars, do której link znajdziecie w pierwszej linii opisu pod filmem. Jeżeli odcinek wam się podobał, to pamiętajcie o kciuku do góry i subskrypcji kanału, żeby nie ominął was żaden nowy film. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!